30 minut spacerem od Metroflexu. To jest Daro? To nie jest Daro? W Metroflexie, wiesz, nie? Co? To nie jest w Metroflexie. A gdzie? Ja dobrze, że ja napisałem, to mogę też pisać w Metroflexie. Kurwa, ale lipa. Mam coś dwa pokoje i to są pokoje z jednym łóżkiem owiec. ale to znaczy dwuosobowe, tak są? Tak. Dobrze, no to niech będzie, bo my na zawody tylko jakoś damy radę z kolegą. To znaczy, ale... Może się coś zwolni w międzyczasie. No, jakby się zwolniło, to było super. Adaś, trochę inaczej niż w planie mam, ale... Ale wybaczysz, no. Trzeba zrobić wynik, a nie jakąś formę. Formę później zrobimy. Trzy hot dogi, Doritos i litr soku. Litr soku 100 węgli, akurat. Idealnie. A teraz najbliższe zawody, jakie tylko będą martwym, bo muszę się odbić. Odbić, czyli 450? No te 45,5 to minimum. A wy, pamiętajcie, żeby nie jechać na gapę, like na wstępie i jakiś fajny komentarz dla mnie, tak? Żeby mi się chciało robić. Responsible for the behavior of a few sick, perverted individuals? What if you do? Then shouldn't we? Dobra, śniadanie to co zwykle, moi drodzy, było. Śniadanie to co zwykle było omlety z dżemem. Także na razie jeszcze jem w miarę czysto, bo mi tak zostało. Później będę jak po prostu tak jak na przed zawodami. Czyli trochę się namoduje syfem. No zobaczmy co tam wleci, nie chcę się tym za bardzo przejmować. Białko też nie jest ważne dzisiaj, jutro tylko węgle i tłuszcze, żeby tą kaloryczność podnieść, żebym się naładował. Wagę chcę między 90 a 100 ważyć, a ważę 89,5, już dzisiaj ważyłem. No cóż, jedziemy o 15.28. Ja jem tutaj 80 węgli. W każdym teraz posiłku. Będę tak starał się jeść, albo więcej. Tutaj akurat będę miał 80 węgli i 10 tłuszczy, tu jeszcze sobie dodam orzeszki, wiadomo. No i tam statek przyjedzie. Statek czy kumpel. Statek czy kumpel. On w ciągach 302 ostatnio wyciągnął. W kolejce się spotykamy, jedziemy z Gdyni do Sopotu i tam z Daro przesiądamy się do auta i ciśniemy na Wrocław. No jutro zawody! Jutro zawody. Nie czuję jeszcze tego. Jutro ważenie, jutro zawody, dziś zakwaterowanie. Zakwaterowanie znalazłem w Kaczmarzym. 30 minut spacerem od Metroflexu, czyli poza Wrocławiem, ale jedziemy tam na zawody, a nie zwiedzać miasto, także taktycznie blisko, żeby sobie zamaszerować tam spacerkiem, podejść, a nie kombinować, stresować się, nie? I mamy śniadanie jeszcze w cenie. 110 zł daliśmy, spoko. Dobra, to no, lecimy już w tym. Pierwszy środek transportu, czyli pociąg. I przesiadamy się w Sopocie Kamiennym Potoku do super szybkiej fury Daro. Nie wiem, czy on jeździ, ale na bank będzie super szybko, bo musimy być super szybko we Wrocławiu. I teraz, kurwa, nie wiem, czy to na szczęście, czy nie, ale chyba Gośka chce, żebym poćwiczył wpływ. Dała mi taką torbę i się urwała, prawie aparat. Się rozjebał, no. No i tyle. Widzimy się później. Gdzie śpicie? Kamienna, jak się nazywa? Kamienica Rzym? Rzymska? 30 minut spacerem od Metroflexu. To jest Daro? Metroflexie, wiesz, albo nie? Co? To nie jest w Metroflexie. A gdzie? Ja dobrze, że ja napisałem, to mogę też pisać w Metroflexie. Kurwa, ale lipa. No dobra, przypał to jakiś. To jest ogólnie w tej bazie Gostki. Jak już jechali, to jest spokojnie. To daleko jest to?
Ja pierdolę, ale siema, cześć Krzysiek, sorry. No to mamy przypał mały, bo my się zameldowaliśmy, znaczy kupiliśmy ten w metro, koło Metroflexu, a to się okazuje, że... Nie, tam chyba nie jest strasznie daleko. Aha. Dobra, dobra, spoko. W Szadzie zrobiłem 45, widzisk 150 i ciąg 302,5. Kurwa, zajebiście się przesunęło. No, chciałem więcej. Dzień dobry, Krzysztof Ruch z tej strony. Proszę panią, chciałem zapytać, czy można zarezerwować pokój dwuosobowy? Na dzisiaj. Mamy sobie dwa pokoje i to są pokoje z jednym łóżkiem małżeńskim. ale to znaczy dwuosobowe, tak są? Je, dobrze, no to niech będzie, bo my na zawody tylko jakoś damy radę z kolegą. To znaczy, ale... No, jakby się zwolniło, to by było super. W zameldowaniu, ale no... Na dzisiaj mamy cenę 270 zł, tym bardziej, że to są dwa w tej pokoje. Aha. Dobrze, okej. Niech będą. Dobra, na jakie nazwisko rezerwacja? Rukść Krzysztof. To jest R jak Ryszard, U jak Urszula, K jak Krzysztof, S z kreską, C z kreską. A żeby pani znała historię tej rezerwacji, bo właśnie musieliśmy odwołać poprzednią w innym miejscu, bo no, zawody nam przynieśli. No, Krzysztof. Dobra, w takim razie zakładam rezerwację i zapraszam serdecznie. Fajnie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Mam po 135, dobra, no, przeżyjemy. Dobrze, nie? Dobra. Ale przede wszystkim tam. To jest blisko nie, chociaż. To jest to, nie? No. A jak ten, jak podniosła cenę, co? Robimy tutaj sobie małe ładowanie. Adaś. Trochę inaczej niż w planie mam, ale. Ale wybaczysz, no. Trzeba zrobić wynik, a nie jakąś formę. Formę później zrobimy. Trzy hot dogi, Doritos i litr soku. Litr soku 100 węgli, akurat. Idealnie. Wejrze, trochę ładowania będzie. No. Widzimy się we Wrocławiu. Blame the whole fraternity system. And if the whole fraternity system is guilty, isn't this an indictment of our educational institutions in general? I put it to you, Greg. Isn't this an indictment of our entire American society? Dziękujemy temu panu. Bezpieczna droga była, także rozpakowujemy się i do pokoju i dalej ładowanie. Co? Jak o nas dbają tutaj. Największe łóżko w hotelu będziemy mieli. Zobaczymy, czy pani nam łóżko znalazła. Podwójne. Dwa łóżka. Podwójne. My dzwoniliśmy na nazwisko Rukść R. U jak Urszula, K jak Krzysztof, S z kreską C. Rukść. Pewnie z panią gadałam, na pewno. Nie, ja takie... Nie? Okej. Bo chodzi o to, żeby tam był problem taki mały, że łóżko jedno małżeńskie było i może dało radę coś innego znaleźć. Ale pan zrobił tą rezerwację, czy nie? Mhm. Tak, dzisiaj. Ale panie wie, że może zwolni się coś z dwoma łóżkami, tak. Żeby jednak tak. Odpoczęli od siebie. Mam nawet nagrane, jak to robiłem. Jakby co. Pan Krzysztof. Tak. To mamy dwa osobne łóżka. O super, elegancko jest, udało się. Tak? Nie będę musiał włączać kamery na noc. Uwaga, uwaga, emocje. To z tych emocji. To z tych... A, to okej. Jesz sobie na dół. Bo fajnie, to jest zajebiście. Dobrze. Rewizorek, pyk. Kurde, właśnie, szkoda, że nie mamy meczu, jakiegoś piwko by się wypiło. Mecz pooglądało. O! No i mamy widok na... prawie jak w Gdyni. Na Sea Towers to tutaj jakiś coś tam. Dobra, zawsze taki widok lepszy niż żaden. A tu na działki jakieś mamy widok. O chyba już. Opierdam pizzę, którą czekaliśmy 60 minut, ale... Nie chcę mi się jeść specjalnie,
Statka nie pokazuje, bo leży tu nago, cały. Ale nie, dobra, łapę pokażę, bo patrzcie jako łapa. O, łapa jak, siedzi. Tak większa kurwać, o. Ale nie chce mi się jeść jak chuj. Statkowi też się nie chce jeść, ale jak już zamówione, trzeba jakoś załadować, nie? Wpierdoliłem gdzieś z 520 węgli i to co tutaj, pewnie z 60 wpierdola jeszcze, więc nie za dużo. A, kola weszła, nie? Bo drink był. Drink jeszcze był, a piwa nie liczyłem. To też tam trochę było. No. 600 węgla będzie, czyli nie za dużo. Nie popisałem się. Ale musi wystarczyć. Jeszcze może jutro coś załadujemy. O. No chuj, idziemy spać. No a jutro walczymy. W sensie o pietruszkę, kurwa, ja walczę. Wstaliśmy i idziemy się zważyć. Znaczy zważyliśmy się prawie wczoraj wieczorem, a nie było tak łatwo. Dobra, na ważenie idziemy, później będziemy jeść. W sumie nikomu z nas na wadze nie zależy, tylko Daro musi ważyć tam swoje 112 czy coś. A u nas to obojętne w sumie, czy tam będzie poniżej 90 czy powyżej, w sumie u mnie. Musisz ważyć powyżej 90. Tak? No to ewentualnie wypiję trochę wody, żeby wystartować w setce, żeby po prostu razem, bo mamy bardzo dużo zawodników z Barber Brothers w setce, więc będzie ten, nie? Że po prostu razem będziemy wychodzić i tyle. A i tak ja tam żadnych szans nie mam, także whatever. Well, you can do what you want to us, but we're not going to sit here and listen to you bad mouth the United States of America. All up on TV, I thought it made me richer. Wasn't paying me enough, I needed something quicker. So now I'm all in Eco basement, putting working on the phones. Either that or drive the money mark to make a pickup. Man, it's 2008, I'm trying to paint the picture. Comeback season. Co, Krzysztof? 90? 28. In the works and now I'm thinking bigger. I got 40 in the studio every night, late night. Gotta watch that shit, don't wanna make him sick. That's my nigga. Teraz wrzucam się do środka. Bon na burgera. Tak, burgery będą tam, z tamtej strony. O, dziś super. Po 11. Fajnie, bardzo dziękuję. Fajnie, kurwa, ale będzie zabawa. Mam nadzieję, że nie zemplaję, kurwa, przyciągnę. Mało ciężaru na serce. Statek pierwszy co ułożył, mało ciężaru. Dobra, także cel zrobiony, bo miałem stówce z chłopakami, startować 90,2, także też Wilksa, mojego Wilksa to kurwa nie popsuje, to na wpierdalanie się, to, no także jedziemy odpoczywać dalej i coś jeszcze dojeść. Kurwa, ja uciekam z tego wiecymi. Co ty gadasz? Jesteś. Kurwa, statek, nie wstydź się, statek się wstydzi. A, licencja, a to wam później pokażę, albo... W sumie teraz wam pokażę. Historia z tego zdjęcia jest taka. Zobaczcie. Przyjrzyjcie się tej twarzy. I zobaczcie. To jest ta twarz. Z ziemniakami. To nie jest źle. O, ty. To jest XL-ka. Co no. Oni ściemniają? To ten gość jest jakiś mały może. Dostaliśmy, o, jedzonko. Tutaj zawodnik, proszę. No i woda przede wszystkim. A, nie. Przede wszystkim voucher na food. Nie, Obcisław chuj, ten typ miał M-kę, o? Z obcisłą. Ale mała jest, naprawdę. M-ka. Dobrze, nie wziąłem M-ki. Kurwa. Ale na redukcję to akurat. Dobra, będzie git. Na masie nigdy nie założę, kurwa, już tu. A będę ważył mniej. Będę ważył mniej jeszcze, tak. Dużo dobrych rzeczy. Statek skromny na razie. No, tak zaczyna. Później już załaduję więcej, nie? Później burger. Później burger. Krążą legendy, że ojcem Krasnala... O kurwa! Jest mura. Damn, nigga, what's one more quote for?
przybiera, ja się przybieram. Tam mamy rozgrzewkę, tak jak widzieliście. Fajne. Zawody. Mamy czas na rozgrzewkę i setka. Z uwagi na 18 osób w grupie, są na dwie grupy A i B. Ja załapałem się do drugiej, więc najpierw wychodzi A, później B. My mamy czas na rozgrzewkę, także lecimy. Zaczynamy ciągi, czyli rozgrzewkę na ciągi. Teraz robiliśmy aktywację. Kaja, teraz pomaga. Dowiedziałam się, że jesteś rukściem. O, jestem rukściem. 70. 175, 120 na 3, 161, 91. A później tam. Raised as a youth, till you forgot the scoop on how to get a bulletproof. Sex busting off the poop when I was a teenager. Mobile phones, got pager, game rules, I'm living major. My adversaries, it's getting worried, they're paranoid, getting buried. One of us gon' see a cemetery. They wonder if my lifestyle's changed, and am I through with all the pain? Surviving in this game, it's still the same. I need to speak me at the strip club, bring a thong. Look how they shaking for that cash, once again it's on. I had no sympathy for those afraid of mystery. Come get with me, I promise passion and ecstasy. I'm alone, can I come over there tonight? Depend on me, the one to handle it and get it right. Your body is banging, baby, I love the way you're flowing. Time to give it to daddy, shut up and tell me how you want it. Paletki się sprawdziły, jakby co, 19 ziko, kurwa, na Allegro. Jeszcze czas, nie? Pewnie z pół godziny, co? Nie, do pół do... pół do. A 5 minut. No ale, dobra. Tu pan mi podpowiedział, ładnie, że 2 centymetry mam się podsunąć. No tak z daleka zauważyłem ciebie. No i może dzięki właśnie tej podpowiedzi, bo te 30 wciągnąłem, a tak nie wiadomo, co by było. Słuchaj, potrój, spróbuj z powrotem. Domu, no. A jak brałeś, no. To 40 czy ileś tam będzie dłuższe, przykładowo. Podejdź, a jak ja. Jak będzie 2 cm za mało, to 3. A, sobie wiesz, trochę podchodzić. Trochę podchodzić do tej sztangi. Gdyby no. Na dół idą, ale one wyżej idą, wiesz? Tak, no.
Czyli co, najpierw jak naciągam, to to biodro dać wyżej trochę później? Jak już bierzesz, tak. Już samo pójdzie, wiesz. No tak, ono samo idzie. Nie idzie. No. Ale ono idzie, tylko że już później idzie z kolana i też idzie do tyłu, tak, nie? Tak, jak już łapiesz, to, no to musisz ten czas jeść. Tak. No. I panu po prostu pomogę, oddzięczę się, chociaż tak, że amoniak dam po wąchaniach. A swoją drogą pan ma podejście pierwsze 280 kg. A na strongmanach chyba 400, ale to tam inne metody i tak dalej. W każdym razie kozak. I was raised as a youth, to the truth I got the scoop on how to get a bulletproof. Sex busting off the roof, but when I was a teenager, mobile phone, sky pager, game rules, I'm living major. My adversaries is getting worried, they paranoid, they're getting buried. One of us gon' see the cemetery, they wonder if my lifestyle's changed. And am I through with all the pain, surviving in this game, and still the same. I need to speak me at the strip club, bring a thong. Look how they shaking for that cash, once again it's on. I had no sympathy for those afraid of mystery. Come get with me, I promise passion and ecstasy. I'm alone, can I come over there tonight? Depend on me, the one to handle it and get it right. Your body is banging, baby, I love the way you're flowing. Time to give it to daddy, sugar, now tell me how you want it. Słuchajcie, mordeczki, jest ze mną Krzysiek Wierzbicki, który podchodził dzisiaj do 445. I pół, sorry. No tam chyba co, zabrakło lekko siły czy pyt? W zeszłym tygodniu mnie trochę sraczka przycisła, że tak powiem. Wszystko. Aha, czyli problemy. No, wypompowało mnie. Okej, dobra, ja zadam takie właśnie pytanie, w sumie już zadałem. Ale jeszcze raz zadam, jakie są odczucia podczas ogólnie takiego liftu, no bo mi to się w głowie nie mieści. 445,5 kg w rękach utrzymać, zamkiem, tak to było? Wyobrażam sobie, to jest pół tony w rękach. I jakie są odczucia? I się nie zaskoczy. Tutaj to nawet nie myślę o tym. To jest wszystko z automatu. Wszystko z automatu. Wszystko z automatu. W ogóle nie ma myślenia, nic nie widzę, nic nie słyszę. A wizualizujesz sobie te podejścia jakoś w głowie? Zawsze przed, tak. Ale przed to znaczy, jak tutaj sobie chodzisz, tak. Siedzisz, to sobie... Zawsze tam minutkę, dwie przed tym muszę zobaczyć, jakie było podejście rozrzutowe na swoim tym nagraniu i wtedy, widzę jakieś tam małe błędy czy coś, to chcę poprawić. Aha, i jakby... Ten ciężar, który tam leży, kompletnie Cię jakby nie interesuje, jak on wygląda i tak dalej, tylko myślisz o tym, co w głowie masz, tak? Żeby podnieść i tyle. I tyle. A jak przygotowujesz się na przykład? Bo widziałem ostatnio na 7 Nutrition, że tam robisz chyba 4 cm, 440 było, no nie? 420, to jakoś uwzględniałeś teraz w planie do tego, bo to było tam chyba parę miesięcy temu chyba, no nie? Nie, to były akurat akcesoria. Ustawek, ale ten tydzień właśnie z tego nagrania to był mój taki najlepszy dołk, tam robiłem 440 na 2 jeszcze w pierwszym treningu, dopiero drugi ten trening to było to 440 z tego filmu. No i właśnie dzień po tym nagraniu już mnie zdemolowało. Czyli czy coś przesadzone? Nie wiem co to było. Ile to było czasu temu mniej więcej? Zeszły tydzień to było. Okej, ja myślałem, że to było dawniej. Okej, czyli w zasadzie gdyby nie to, to mogłoby... Myślę, że bym to zrobił spokojnie. Dobra, a jakie plany na teraz, tak szybciutko jeszcze? Na ten rok? Nie, na ten rok zobaczę jeszcze jaki jest kalendarz dokładnie. Ale planuję pod koniec roku w jakichś zawodach w Trójboju. Trójbój cały zrobić? Zaliczałem ze swoje małe tam urazy, kontuzje. No i coś chcę w totalu zrobić, jakąś życiówkę swoją. Aha. A teraz najbliższe zawody, jakie tylko będą martwym, bo muszę się odbić. Odbić, czyli 450? No te 45,5 to minimum. Okej, okay. No to stary, dziękuję bardzo. Wiem, że jestem zmęczony i w głowie różne rzeczy, ale dzięki, że poświęciliśmy tą chwilkę. No i co? Trzymamy kciuki za Krzyśka, bo no co, te 500, na razie 502,5 gdzieś tam w przyszłości, za 2 lata. Ja tam nie patrzę, ja chcę te 500 zrobić dla siebie. Dla siebie, sumtony po prostu, sumo jest w głowie i trzeba to zaliczyć.
tego ci życzę jeszcze raz. Dziękuję. Odpoczywaj. I was raised as a youth, to the truth I got the scoop on how to get a bulletproof. Sex busting off the roof, but when I was a teenager, mobile phone, sky pager, game rules, I'm living major. My adversaries is getting worried, they paranoid, they're getting buried. One of us gon' see the cemetery, they wonder if my lifestyle's changed. And then I threw it all the pain, surviving in this game, and still the same. Honey, just meet me at the strip club, ring. Gdzie będziemy szli, nie? Piotrki miejscowe, dobra. Czyli cele Walizeleski, nie? Sam? Mamy miejscowych Piotrków. No. Czyli ty będziesz na miasto po prostu? Tak. A to, jakbyście się zastanawiali, to jest właśnie gwiazda Śląska Wrocław. Już przestał gadać. Przestałem. Zobaczcie, o ten oto tutaj gwiazda. Jaka gwiazda? No, no on pewnie tak o sobie nie myśli, ale wiadomo. Wziął się za trójbój i w jakim celu? Mówiłeś. Szkoleniowym i też pomocy, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo to... Brakuje. Treningów siłowych, a trening motoryczny to jest zupełnie co innego. I no. Jeżeli robisz trening siłowy, polepszasz się jako swoją motorykę i to ewidentnie widzę po sobie. Mhm. No zajebiście. O, tak. No tak, jak byłeś u Barbelsów, to... nie? Na szkoleniu, na rekrucie, to ogólnie przełożyło się to na... Zdecydowanie. Pod każdym względem. Każdy lift poprawiłem i ogólnie z budowę ciała. Słabsze ogniwa wzmocnione. A pod kątem piły? Też. Sprawność, szybkość? Wszystko, można powiedzieć, wróciło, bo był taki lekki kryzys, ale teraz jest zdecydowanie lepiej i też to mi pozwala rozwinąć się jako przyszły trener, tak? No właśnie. Bo w tym kierunku idę. Mhm. No i dzięki temu możesz pomóc młodym zawodnikom nie popełniać błędów, których ja popełniałem. No bo właśnie. Wielokrotnie człowiek był zajechany przez głupotę, a teraz przede wszystkim technika, tak? Nauczyć się techniki, zrobić wszystkie lifty poprawnie technicznie, dzięki temu osiągasz lepsze wyniki. To jest proste. Zajebiście. No czyli w skrócie można powiedzieć, że taki trójbój, w cudzysłowie trójbój siłowy, załóżmy, albo metody z trójboju siłowego, tak? Czyli załóżmy ten martwy ciąg, przysiad i wyciskanie, ogólnie przekłada się później na taką dziedzinę sportu jak piłka nożna. Na tak, przykład. Tym bardziej, że w czasie treningów, jeżeli idziemy na siłownię, mamy te rzeczy. Tylko, że no dużo rzeczy wykonujemy źle i przez to później są przeciążenia, kontuzje. Ten trójbój, można tak powiedzieć, i ta cała filozofia ma służyć ochronę przed kontuzjami. Trening siłowy w piłce nożnej polega na tym, żeby właśnie wzmocnić to, co masz osłabione i dzięki temu, jeżeli się wszystko złączy, pójdziesz do przodu. To jest proste. Każdy tak powinien myśleć, a szczególnie młodzi, bo młodzi no popełniają, bo każdy myśli, że ma dobrze wyglądać, wiadomo, tara na brzuchu to wszystko, a idzie na siłownię i robi wszystko źle i to jest tylko kwestia czasu, kiedy złapie kontuzję, bo w piłce nożnej, gdzie jest kontuzjogennym sportem, gdzie przeważnie kolana i kostki są kręcone, no, Achillesy, wszystko, a to wszystko wynika z tego, że jest źle prowadzony trening na siłowni, siłowy. No, także moi mili, trenujcie trójbojowo jako taką podstawę, a dopiero później z takiej podstawy możecie wychodzić w trening na maszynach, czy w trening wejść piłkarski, czy w jakikolwiek inny trening, na pewno wam się to przełoży na ogólny rozwój. Przede wszystkim mądrze trenować i wykonywać dobrze technicznie, bo krzywdę można sobie bardzo szybko zrobić, a później po kontuzji człowiek dochodzi bardzo długo. Także polecamy ogólnie, możecie jak najbardziej do Barbelsów się zgłaszać, myślę. Zdecydowanie, najlepsza ekipa w Polsce, jestem z nimi już praktycznie pół roku i będę z nimi szedł do końca. Trójbój siłowy będę u nich robił, papiery, no i dalej będziemy działać. Mam z nimi ich program i przekłada się to na piłkę, jest po prostu zajebiście. No chyba lepszej rekomendacji chłopaki nie mogli dostać. Piotr Celeban, legenda Śląska Wrocław. I ekstraklasy. Dostałem napisane. No właśnie, sorry, bo ja tam z piłką, mój brat bardziej, ale... To jest z Gdyni. Z Arki Gdyni. Pozdrawiam go serdecznie. Andrzeja, dobra, lecimy do hali zobaczyć, co tam się dzieje. Przy miejscowości
do roboty będę potrzebował. Wyłudzę na dalę. Skasujcie, ale pochwal się swoją wygraną. A no, bez medalu nie wracam. Z drużynówki, kurwa. 20:39, więc na dekoracje poczekaliśmy i będziemy się zwijać. Fajnie, dużo emocji, zajebiście też. Wszystko zmontuję i wypuszczam w meta. Gdzie jesteśmy? W tym samym miejscu na początku, kurwa. O. O. Dziękujemy, Daro. Hejo, nie żegnamy się. Nie żegnamy się, lepiej się witać, tak mówią. Dobra, jesteśmy. Dziękujemy bardzo. Dzięki, trzymajcie się. Pa, dziękujemy bardzo. Super, elegancja. Zostaliśmy jednak, ale w pizdu jeszcze musimy do chaty dojechać, ale jedzie Uber po nas. Zamówiliśmy. Jakiegoś tura. Tak. O, pani Weronika, to nie ona? Patrz. No patrz. To nie ona. Dobra, mam gdzieś na komórce. W każdym razie fajnie było, super, kurczę, wszystko poszło. I już dalej nie będę nagrywał, bo zsiadamy w sumie do Ubera i ja do Gdyni. Statek trochę ten. O, jest, faktycznie. Weronika przyjeżdża. Numer rejestracyjny. O! I znikamy. Pozdro. Widzimy się następnym razem.